No z tymi dziurami na brazylijskich drogach nie ma żartu. No zobaczcie na przykład na tą dziurę. Przecież jakby ktoś wpadł w taką dziurę, to kurde mol, zabity, no. To jest dziura, ona ma tyle w głębokości, siakry, 25 cm. A większemu wrogowi nie życzę, wyższe mijanie. Straszne. Zwijam ten namiot, na mordzie mi wyskoczyły te pryszcze. Tutaj przyszli seniores, muchachos, dałem im te artykuły do poczytania po portugalsku i cieszą się jak jasna cholera czytają. No i tak to wygląda, no nie wyglądam apetycznie, bo wstałem dopiero parę minut temu. Jest bueno? Także to są te miejscowi faceci. Leje się ze mnie, jest strasznie gorąco, 40 parę stopni, będzie jeszcze gorzej, nie wiem co z tymi pryszczami będzie, bo mi mordę wykrzywiło, no to na razie. Ponad 40 stopni upału, z miejscowymi się nie mogę w ogóle dogadać, absolutnie, nic, ani pół zdania. Pokazałem tutaj dziewczynę, pytały się co za jeden, skąd jestem, no, nie potrafiłem powiedzieć. Dałem im teraz artykuł do przeczytania. Czytają sobie, ale z tej gazety co napisali. Zachwycone. Zachwycone panem Markiem Michelem. Siksy w wodę. Catajuna. Não sei. Catarina, para não ser assim, Catarina. Uma simpaticíssima holandesa de 32 anos, que fala bem o português, com gosto. Gostoso, sotaque. Proszę was, jestem padnięty, nic nie ujechałem dzisiaj, szukałem tego oleju, pieniędzy nie mogę zmienić, automaty nie działają, same jaja, na razie. A mamy dzisiaj 27 stycznia, godzina 12.30. Ja lubię. Jest gorąco. Gorąco. Jak cholera. Proszę nas. Łeb moczy cały. Kąpię się, bo nie do wytrzymania. Morda w pryszczach już mi trochę zeszło. Ręce pogryzione. Tutaj byłem cały w bąblach. Nie wiem co się dzieje. Swędzi mnie to. Te mrówki w ręce takie małe. Właściwie 3 razy mniejsze od mrówek faraona i naszych krajowych, ale 2 razy szybsze i 10 razy bardziej złośliwe. Wlazły mi do namiotu i gryzły mi jak chciały. No wszędzie mam pogryziony, jestem na rękach, na nogach. Nie wesoło, ale gram do przodu i jak to mówią, jeszcze nigdy nie było, żeby jakoś nie było. Jesteśmy na Guarana de Amazonas, nawet nie wiem co to znaczy. Jakieś tu mają nasionka, jakieś proszki, jakieś coś. Dałem takiemu miejscowemu, żeby mnie nakręcił. Nie wiem, czy on mnie w ogóle kręci, czy nie. Dobrze, to byłoby na tyle. 1000 kilometrów do Belém. Na razie. Gracias. Idzie mi tu jak krew z nosa umarłemu. Za 2 dni przejechałem, właściwie chyba 3 dni przejechałem 850 kilometrów. Brazyl tutaj.
Nie, nie wesoło, proszę was, nie wesoło. A do Belém, jak się okazuje, mam jeszcze 1280. Także jeszcze jest sporo. Do 2850. Dobrze by uciwalną z 500 jeszcze. Cholera, tam deszcz idzie. Wygląda na to, że tam sakramencki deszcz, także będę się ubierał w gumowe ubranie. Ale jest 40 stopni, także ja nie wiem, jak ja pojadę. Zagotuję cały. Może pojadę bez tej kurtki, nie wiem jeszcze. Bez portek, w samych kąpielówkach. No naprawdę nie wiem. Zobaczymy, no przebieram się i zasuwamy dalej, bo tam normalnie idzie ulewa. Stamtąd przyjechałem, tam się nic nie dzieje, ale tam zaniesione na parę tygodni. Co tam, dalej pada dziadek? Co on mówi? Musiał kola masy. Tak, vira nós pra cá, tá chovendo muito. Pani não compreende, senhor, escusado. Co on powiedział, słyszeliście? Bo ja nie. Coś tam gadał, to jest tragedia. Po raz pierwszy jestem idiotą i nic nie rozumiem. Dobra. Było 45, teraz... Ochłodziło się, jest 25. Możecie mi tylko pozazdrościć. Dolało mnie, przelało mnie. Mam mokre majtki. Jest super. Okej, to na razie idę coś zjeść. I rytualnego papieroska zapalę. No to na razie. Dziadek tam jakieś ruchy wykonuje taneczne. Ten kłądotrę mówię. Równo leje, proszę was, dolało mnie, mam jeszcze 1000 mil do Belém, leje bez przerwy i stwierdziłem, że nie tylko polski orzeł, który mamy tutaj na motocyklu. Czekaki pił? Czekaki pił? Ja. To jest błędne. Ale po prostu również polski orzeł występuje na jakiejś brazylijskich wódkach. Zobaczcie tutaj właśnie. Tam właśnie na Rust Off. Zrobię teraz zbliżenie. Polski orzeł na jakiejś polskiej wódce, na jakiejś wódce brazylijskiej. Także... Senior! Give me this vodka, per favore. Dej to. Si. What is that? Nie wiem, co to jest. Crystal vodka. Zrobiona Brazil, Industria Brazilia. Normalnie wykorzystują polskiego orła. Trzeba z tym zrobić pożytek. Quanto kosztuje flacha? Ile kosztuje? Warian? Todo? No. O, quanto costa todo? Jednego riala kosztuje. No, quanto costa todo? No, nie sprzedają na litry, tylko na kieliszki. Jeden kieliszek 50. Zrobię zdjęcie z bliska. Nie mogę zrobić zdjęcia. Lampa błyskowa daje oddźwięk. W każdym razie, no nic. Ciekawostka jest o tyle, że władza ludowa ścigała mnie za używanie polskiego orła na motocyklu, a na świecie polskiego orła. A na świecie polski orzeł wykorzystywany jest do reklamy, bo budynek jakiś brazylijski.
Os curte biquinho. Toma de chile, tá? Oh, sim, 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 sim. Os bandeirões é meu barulho. Nie, nic nie rozumiem. Czytają. Ani słowa. No comprendo, senhor. Ó, o mundão aí. Sabe não. Sabe, rapaz. Cadê? Aí? Pra nós, né? Ó, do mundão aí, pra onde alinhado o álbum. No naprawdę, ani jednego zdania nie rozumiem. Nic, ani nic, ani nic. Ani pół zdania, no. W Hiszpanii to jeszcze dawno. Szło się dogadać, tutaj się nie idzie dogadać. To prawda, to zdaje. A velha moto polonesa. Essa aqui. Essa 28 stycznia już się dość późno robi. Trzeba zmykać z powrotem, jeszcze mam dwa dni jazdy do... Dalej później. Nie wiadomo, kiedy będę w tym Caracas. Za dwa tygodnie. Ponad 40 stopni, cały jestem mokry. Te pryszcze białe, ropne popękały, porobiły się takie żółte. Nie wiem, czy jakiś szram nie będę miał na mojej pięknej twarzy. I korzystając z doświadczeń mojego starszego kolegi, pana Władka Wileckiego, który jest kierowcą pana Kaskawróbla. Młodek stosuje tylko mydło szare do mycia. Korzystałem z jego bogatego doświadczenia i też kupiłem sobie szare mydło. I tylko tym szarym mydłem teraz się myję. Nie wiem, może to pomoże. Zaraz będzie padać. Znaczy nie wiem, czy będzie padać, ale zaniesione jest. W deszczu to żadna przyjemność jechać, poza tym bardzo niebezpiecznie. Nie widać, jakie głębokie są te dziury. No to na razie. 800 km przed Belem, 28 stycznia 2006. Napisał do mnie Jurek Majherczyk, którego pytałem, jak się da dojechać drogą z Manaus do Wenezueli. Powiedział, że jest tam droga i jak przejadę tą drogą, to będę bohaterem. Ja nie chcę być bohaterem, ja po prostu tą drogą chcę przyjechać. A jeżeli będę bohaterem z konieczności, to trudno. Nie mam innego wyjścia, muszę nim zostać w takim razie, ponieważ jedyna droga do domu prowadzi właśnie tamtędy, a na razie kat. Nie wiem, co ona mówi. W każdym razie jest sakramentsko gorąco. Właściwie nie mam siły jeździć, ale przyzwoitość nakazuje, żeby zjeść trochę. Stanąłem na jakiejś stacji Shella. Jak już powiedziałem, mam tutaj te natryski, prysznice, można się myć do woli. Wziąłem golonko. Coś niby golonka, jakaś fińska skóra. Ale ona się nadaje na zerówki do butów, a nie do jedzenia. Nawet psy są tutaj wychodzone. Nie umiem zamówić, nic nie wiem, o co chodzi. Pieseczku, chodź tu do pana z Polski. Jaki, jaki widoczek. Coś tam zjadłem, ale co to za jedzenie? No leje się ze mnie. No nie wiem, czy to widać, ale leje się ze mnie totalnie. Tutaj mi ten pysk swędzi, bo te pryszcze takie miałem. Ogoliłem się, to jest, zdrapałem śledką, ale... Bo jest jakaś ta infekcja jest. Nie wiem, z czego to jest, na jakim tle. Czy bakteryjnym. Tak właśnie zauważyłem, że te robaki to mi biją w brodę. Może to się roz... Może od tego to mam właśnie. Osiem tych rupi. Nie rupi, tylko rialsów. Bo rupi to są windy. 8 rialsów zapłaciłem za tą sałatkę. Jakieś 3,5 dolara, 4 dolary. Mogę jeść do bólu. All you can eat, ale tam nic ciekawego nie ma do jedzenia. Strasznie gorąco. Tutaj nikt nie pracuje, wszyscy siedzą. Tu jest życie. Podobnie jak Brazylijczycy czy Argentyńczycy emigrują do Europy za robotę, to zaraz wracają, bo w Europie jednak gonią do roboty, a tutaj pracują od 8 rano do 1, później przerwa do 4, trochę się pokręcą.
po warsztacie, także tutaj jest zupełnie inny styl pracy. Dlatego takie dziadostwo jest. Tu się nie pracuje, tu się odpoczywa. I od karnawału do karnawału. Cały mokry, po przedziałku mi się leje woda, majtki mokre, wszystko mokre, spocony człowiek. Dobrze właśnie, że mają tutaj te prysznice na każdej stacji benzynowej. Można się pluskać do góry. To na razie. 28 stycznia, ale mi to idzie jak krew z nosa. 480 km przed Belem. Jakieś takie małe miasteczko. Tu jest mototaxi. Bardzo popularne, proszę was. W Brazylii i Argentynie są mototaxi. Facet dzwoni, przyjeżdżam na niego. Szatan na motorze. I go wiezie gdzie trzeba. Mają Hondy. No i tak to wygląda. Nie wiem ile kosztuje, bo się nie mogę dogadać. No i znowu jest strasznie gorąco. Zbiegowisko przy mnie. Patrzą się, co ja robię. Chcą mi tą kamerę trzymać, bo się dziwią, że ja sam do kamery mówię. Ale cóż. Dobra, to by było na tyle, mi państwo. Jeszcze dzisiaj zrobię z 200 km. Jutro zostanie 300. Może się to zapakuje na prom i zmykamy do strony Wenezueli. To na razie. Bardzo skromnie, bardzo dziadowsko wręcz. I nie wiem jak to będzie, naprawdę nie wiem. Nie ma żadnej rampy, nie ma żadnych dźwigów. Nie ma nic, także syf kiła i mogiła, jednym słowem. Jestem bardzo zawzięty, a jak wpadę w derby, to koniec świata, nie ma zmiłuj się.